Witam Państwa bardzo serdecznie. Zachęcam do oglądania telewizji PNN24TV.cl. A dzisiaj naszym gościem jest prezes Wydziału w New Jersey, Wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej, współzałożyciel organizacji Coalition of Polish Americans, w przeszłości działacz Solidarności, więzień polityczny, pan Andrzej Burchardt. Witam Cię, Andrzeju, serdecznie. Witam, Marku, witam Państwa. Andrzeju, porozmawiajmy o pomniku katyńskim w Jersey City. W 2018 roku Polonii, głównie Polonii ze wschodniego wybrzeża, udało się uratować ten pomnik, uratować przeniesienia, być może likwidację. Teraz docierają znowu do nas tutaj, do Chicago, takie niepokojące informacje, że coś złego się tam dzieje. Chodzi głównie o zabudowę, więc co się dzieje? No cóż, należało się spodziewać, że miasto albo jego pewne agendy będą próbowały coś zrobić, żeby zagospodarować ten plac, na którym pomnik stoi, który się nazywa Exchange Place albo Exchange Plaza, zależy jak na to patrzeć. I cały ten Exchange Place został desygnowany przez miasto jako obszar wyłączony dla ruchu pieszego, wyłącznie dla ruchu pieszego. No a następnie zabrano się za projektowanie upiększeń tego placu. Różne były projekty. Wspomniałeś, Marku, o tym, że w 2018 roku udało się Polonii zatrzymać wyniesienie tego pomniku z tego ładnego jednak miejsca Exchange Place na miejsce dużo gorzej, mniej eksponowane, dużo mniej reprezentatywne. Się nazywało York Street. No więc udało się zapewnić takie zarządzenie, uzyskać takie zarządzenie miasta, które umocowuje ten pomnik na czas nieokreślony, w tym samym nieograniczony, w tym samym miejscu na Exchange Place. No ale wówczas cóż, wówczas funkcjonowały chyba dwa, jeden dawny komitet po prostu poświęcony sprawom pomnika, sprawom jego utrzymania go w stanie należytym i organizowania uroczystości. Potem powstał drugi komitet, poniekąd konkurencyjny, prowadzony przez pana świętej pamięci już dzisiaj, pana Janusza Sporka. I ten właśnie drugi komitet wziął na siebie ciężar negocjowania z władzami miasta, dokładnie z pewną agendą. Miasto Jersey City zostało podzielone w celu poprawy współpracy między miastem a indywidualnym biznesem dla zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju. Zostały podzielone na pewne dzielnice, takie obszary, które się nazywają Special Improvement District, czyli SAD. Exchange Place ma swój, tak się nazywa Exchange Place Alliance SAD, czyli EPA-SAD, albo jak ja mówię po polsku, EPA-SAD. No i to właśnie przedsiębiorstwo zaczęło produkować jeden po drugim różne wersje planu zagospodarowania, upiększenia tego miejsca. Ostatnia wersja została przedłożona miastu, bo miasto jednak zatrzymuje decyzję, prawo do decyzji na temat, czy dany projekt ma być przyjęty, czy nie. No więc ostatnim przedłożony miastu projekt był 14 kwietnia. Wiadomo, że komitet, ten drugi komitet, o którym wspominałem, usiłował negocjować pewne rzeczy. Nie podobały nam się Polonii generalnie, nie podobały się pewne rozwiązania w tym projekcie. Pierwotny projekt zakładał bardzo ciasny pierścień wysokich drzew naokoło pomnika w ten sposób, że zasłoniłby go znakomicie. Oczywiście psując również widok z głębi placu Exchange Place na Manhattan, na rzekę. Udało się wynegocjować, żeby te drzewa zostały jakoś odsunięte w tym projekcie na trochę dalszy plan. No ale zamiast tego pojawiły się inne przeszkody utrudniające dostęp do pomnika. W zasadzie oddzielające go od reszty placu Exchange Place jest właściwie niedobrym pomysłem. No i właściwie oszpecającym, a raczej ośmieszającym go trochę, dlatego że według tych planów pomnik ma być otoczony dość ciasno tym pierścieniem, czy półpierścieniem w kształcie litery C od strony miasta oraz strony północnej i południowej.
Miejsca między tym pierścieniem a samym pomnikiem jest za mało, żeby można było przeprowadzać tam na przykład uroczystość składania wieńców albo jakąś inną sensownie wyglądającą uroczystość. No i właśnie chcieliśmy to zwalczyć. Niestety tutaj EPSI prezentował bardzo twardą postawę. Wyraźnie nie chcieli negocjować na ten akurat temat, czyli bardzo im zależało na tym, żeby utrzymać oddzielenie pomnika od reszty placu Exchange Place, zasłonięcie go maksymalnie. W tej chwili to zasłonięcie sięga na wysokość 7 stóp, czyli więcej niż wzrost dorosłej osoby. Także wydaje się, że zależy im na tym, żeby jakoś tak się na Polonii odegrać za to, że ten pomnik w ogóle pozostał na tym Exchange Place. No właśnie, ale czy tą decyzję Rady Miasta Jersey City można uznać za decyzję, no właśnie dyskryminującą Polaków, taką decyzję przemyślaną, polityczną, czy tutaj chodzi po prostu no zwykłe decyzje takie urbanistyczno-architektoniczne? Trochę jednego i trochę drugiego. No mogę tylko na ten temat spekulować, ale z tego, co wiem na temat przebiegu tych negocjacji między EPASID-em a komitetem, no to jednak jest jakaś tam doza złośliwości chyba ze strony EPASID-u. Trudno powiedzieć, czy to jest motywowane politycznie, czy to jest po prostu jakaś zwyczajna zemsta jakiegoś lokalnego kacyka, któremu pokazano, że jego władza nie jest absolutna nad tą dzielnicą. Proszę sobie również uświadomić, że władza jest taka, że w Jersey City władza jest taka, że jest burmistrz, rada miejska i są właśnie te EPASID-y, które stanowią niezależne organizacje biznesowo-polityczne, a więc rada miejska zachowuje nadzorczy swój charakter wobec działań, które te SID-y w różnych dzielnicach podejmują, więc są również pewne negocjacje, które są określone prawnie i proceduralnie pomiędzy SID-ami a Radą Miasta. No i my musimy znaleźć taki moment, kiedy można było być tam w kłótni z jakimiś propozycjami zmian, czy z jakimiś propozycjami nacisków politycznych, żeby pewne rzeczy przeszły bardziej po naszej woli, po naszej myśli. Wspomniałeś wcześniej o organizacjach i przez długie lata tę opiekę nad pomnikiem katyńskim w Jersey City sprawował Komitet Katyński, którym kierował mecenas Krzysztof Nowak i bodajże pani Urbankowska. Być może mylę, ale raczej nie. Ten komitet jakby w 2018 roku odsunął się na bok. Powstał wspomniany przez ciebie komitet kierowany przez świętej pamięci Janusza Sporka, czyli Komitet Konserwacji Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych. Taka jest jego pełna nazwa. Tak się nazywa. Taka strasznie długa nazwa. Tak. Teraz do akcji wkracza szeroko rozumiana Polonia. Są przedstawiciele różnych organizacji, różnych środowisk i czy to jest raczej nie ma wyboru, ale czy to nie powoduje komplikacji władzom miasta? Z kim rozmawiać? Mnie się wydaje, że nie powinniśmy się tak bardzo martwić, czy to są komplikacje dla władz miasta, bo oni sobie dobrze zdają z tego sprawę, kto jest kim. Natomiast przede wszystkim wygląda to w ten sposób, że komitet o konserwacji pomnika katyńskiego i obiektów historycznych, ale to jest pewna organizacja, która gdy nie ma lepszych sposobów wywarcia nacisku czy to na SID, czy to na władze miejskie, no to musi się odwołać do jakichś działań do szerszej Polonii. I w tym przypadku moja ocena była taka, że stan negocjacji, które z SID-em przeprowadził komitet, z tych negocjacji nie wyszło wiele. Wyglądało na to, że SID nie negocjował w dobrej woli. Wyglądało na to, że w trakcie negocjacji zmieniają stanowisko, opowiadają o jednych planach, podczas gdy naprawdę już miastu pokazują inne plany i tego rodzaju manewry niezbyt fair, rzekłbym. No i w dodatku, powszechna dosyć wśród Polonii sytuacja, w której jest bardzo wiele osób, które
z których każdy ma inne zdanie na dany temat. W tym przypadku większość osób ma na temat otoczenia pomnika Katyńskiego zdanie wspólne. Z tym, że jeszcze dochodzą do tego jakieś inne animozje i problemy ze współpracą. Chodzi na to, nie wychodzi na to, że współpracować jest bardzo trudno, żeby zorganizować jakiś jednolity nacisk na władzę. No i dlatego właśnie koniecznie, żeby Polonia wystąpiła jako jako jedność, jako wspólna siła polityczna. Czy Polonia mieszkająca poza wschodnim wybrzeżem, chociażby w Chicago czy w Kalifornii, może coś tutaj zrobić? Oczywiście, że może. Proszę zwrócić uwagę, że w końcu kwietnia i na początku maja były dwa kolejne zebrania Komisji Planowania przy Radzie Miejskiej Żelazny i te komisje były na Zoomie. Ja informowałem w miarę szeroko Polonię na ten temat, w jaki sposób konferencji, które oni organizowali na Zoomie, się można podłączyć. I można było po prostu podłączyć się i poprosić o głos. Procedura była bardzo prosta. Nie wymagała żadnej uprzedniej rejestracji. Można było podłączyć się i prosić o głos i po prostu zabierać głos na temat otoczenia, czy planów zmian otoczenia pomnika Katyńskiego. I rzeczywiście wiele osób z Polonii tak dokładnie zrobiło. Pomimo, że nie mieszkają w Jersey City, bo to nie było akurat tak bardzo wymagane. No tak, a może konieczna by była tutaj interwencja polskiej ambasady, w ogóle państwa polskiego? No mamy, mówiąc delikatnie, niedobre doświadczenia, jeśli chodzi o konsulat Rzeczypospolitej w Nowym Jorku z 2018 roku, ale może w tym momencie może warto było się zastanowić, czy państwo polskie może tutaj pomóc. Tak, w 2018 roku konsulat bardzo szybko pogodził się z myślą, że pomnika na Exchange Place utrzymać się nie da i zgodzili się, wspierali ideę przeniesienia go na York Street. Większość Polonii z tym się nie zgadzała i wybrała drogę mocniejszych nacisków politycznych, która operacja się udała. Ale w tym przypadku tak, jak najbardziej. Ja rozpocząłem już rozpocząłem rozmawiać z panem konsulem w Nowym Jorku, panem konsulem Kubickim. Czy można się po tym wiele spodziewać? Trudno powiedzieć. Jeżeli się można byłoby czegoś po tym spodziewać, to dyskretnych nacisków politycznych. I chyba niewiele więcej. Natomiast cóż, muszą państwo wiedzieć, że w tej chwili sytuacja jest dosyć trudna dla pomnika. To znaczy trudna w sensie takim, że to oszpecenie i oddzielenie od Exchange Place grozi, że zostanie przeprowadzone. Oszpecenie i ośmieszenie w sensie takim, że te uroczystości będą zakłócone. Będzie bardzo trudno w sposób godny przeprowadzać te uroczystości w przyszłości, jeżeli ten projekt dojdzie do skutku. Cóż mogłem dodać? Żeby tę sytuację odwrócić, jakaś możliwość interwencji, ingerencji władz polskich w sensie nacisku politycznego. Ale czy to się powiedzie, to nie wiadomo, no bo ostatecznie co innego władze polskie są dalekie o wiele tysięcy mil, co innego lokalna władza w New Jersey, która ma pełne prawo do tego, żeby na swoim terenie się rządzić. Więc to będzie dość trudne. Pozostaje wreszcie możliwość akcji sądowej. Trudno powiedzieć, czy do tego nie dojdzie. Być może dojdzie. Jeszcze nie bardzo mamy jasność co do szczegółów, czego dokładnie ta akcja sądowa miałaby dotyczyć, w jaki sposób to oprotestować, w jaki sposób to wstrzymać, żeby to nie było po prostu tylko tymczasowe, tylko na ileś tam miesięcy, aż sąd nie zajmie ostatecznego stanowiska, ale to stanowisko, jak zawsze w przypadku sądu, może być dla nas przychylne albo i nie. Więc chcielibyśmy zrobić to w taki sposób, żeby to było jak najbardziej po myśli naszej, w sensie nieoszpecania i nieośmieszania tego pomnika. No to jest jasne. Z tego, co wiem, w ubiegłym tygodniu były próby
rozmów z przedstawicielem, z władzami miasta i osobami odpowiedzialnymi właśnie za sprawy dewelopersko-architektoniczne, ale to się nie udało. Czyli co, ta decyzja jest ostateczna ze względów formalnych, czy jeszcze jest jakaś furtka? Ze względów formalnych, pod kątem formalnym, obawiamy się, że ta decyzja jest prawie że ostateczna. Obowiązuje w tej chwili okres 6 tygodni od wydania tej decyzji do tego, żeby ona się jak gdyby uprawomocniła, ale po tym okresie całkiem możliwe, że przedsiębiorstwa budowlane mogą wkraczać ze swoim sprzętem. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy to już jest ostateczne, czy jeszcze nie. Bo to, co ostatecznie powiedział Planning Board, czyli Komisja Planowania Miasta Dzielnicy, jest to, że oni rekomendują, żeby ten, że nie widzą sprzeczności pomiędzy przedłożonym planem upiększania placu Exchange a tak zwanym master plan dla miasta Jersey City. Co zresztą też jest trochę dziwne, bo ja sam spojrzawszy, gdy już wreszcie położyłem rękę na tym dokumencie, dostałem dostęp do tego dokumentu, jego master plan, no to stwierdzam, że jest tam kilka rzeczy, do których można by się przyczepić. Proszę zwrócić uwagę na to, że na pierwszym kwietniowym posiedzeniu, które brało po posiedzeniu Komisji Planowania, które rozpatrywało tę sprawę, oni jednogłośnie odrzucili ten projekt. Znaczy po prostu przyjęli, jednogłośnie zaakceptowali wniosek, że ten projekt nie będzie rekomendowany Radzie Miejskiej Jersey City. Następnie prawnicy coś tam im zasugerowali, coś tam im może i ręce powykręcali i 2 tygodnie później to samo gremium jednogłośnie przyjęło wniosek, że jednak aprobuje ten projekt, czyli popiera ten projekt i przedkłada go Radzie Miasta, tak jak jest. No więc zmienili pozycję o 180 stopni, co było może nawet nie za bardzo spodziewane. Co gorsza, przygotowywaliśmy się do tego drugiego zebrania Rady Komisji Planowania, przygotowując różne wystąpienia nasze, ale tym razem w ogóle na ten temat nie było możliwe nawet zabrać głosu. Nie udzielono nam po prostu mikrofonu. I podjęto decyzję tak jakby poza naszymi głowami zupełnie. Nie wiem, czy to był jakaś demonstracja, odruch protestu Komisji Planowania, czy nie wiem, trudno powiedzieć. W każdym razie odwrócono decyzję o 180 stopni. No tak, to się zgadza. Zachęcam Państwa do śledzenia losów pomnika katyńskiego w Jersey City. A naszym gościem był pan Andrzej Burchardt. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu, dziękuję panie redaktorze za uwagę.